piłkę utrzymać. Masz go szansę przywoważyć to? Nie, to tak, tak. Jest drzewem pachnie. O nie! Składkę. O nie, kochany, to już nie na moje zdrowie. Ale mnie się w głowie kręci. Opowiedz, jakie sznury jest tutaj na tym. A to jakaś lina, Zbyszek, jest tutaj do można się... Zbyszek, spokojnie, popatrz. Bez żadnych problemów. Energia przechodzi, balet. Ty, a zobacz, jak to się ledwo rusza. No, widzę właśnie. Można tu się zamoczyć? Jasne. A jest jakieś dno takie siatkiste, dobre? To grodzisko to jest tam? Na tej wyspie? Tu. To jest grodzisko? A tam to nie, tam nie ma do... Nie. A to? No, badamy. A co robimy teraz? No, filmujemy to. Moczy? Moczy? Sam może się zamoczyć. To z tamtej strony, Zbysiu. Tam siądziemy, wypijemy tą kawkę, co? Co Alicja, i tam sobie wejdziesz. A po co ta lina tu tak wisi? Ktoś skacze na tym? No ale jak, całym ubraniem? Masz? Jak głęboko jest? Zakryje całkowicie? O kurde. Próbuję. O kurde. No nie ma, to trzeba było jakieś... A może to węgorz elektryczny? No nie ma, tak jest, mnie zaminęło nogę. Tak? A może... A może to jakaś ta... Nie, no ryby, no. Takie coś mnie zawinęło, nie wiem, czy to... A to może ten potwór, co tam pisali w gazetach? No. Moczysz nogi. To Zbyszek sobie w butach i skarpetkach moczy? No tak. No i tak bez po drodze. Chodzi tak. Jak? Tak chodzi. No tak, no, ale no nie bardzo dno odpowiada. My zdążymy dojść do tej przełęczy? Gdzie to się kąpią? Trzecia godzina. Tutaj. Tutaj? A ten sznurek, po co macie ten sznurek? Puszczać. Tu same drągi jakieś. Zejdę i od razu się na nich. A wy co? A wy co się stało? Coś takie broni. Albo ryba, albo coś takiego zrazu. Nie, bo to jest zaryzione szacze, może ryba to widziała. A czego pan się nie trzyma tak? Może się opuścić to małe. Co? Co? Głęboko? No nie mogę, gniazdo. Szkoda, że nie mamy kija jakiegoś tu. No Zbyszek, jeszcze nam zniknie całkowicie
Jak się byś tyłem wycofał, jak rak. To co, idziemy powoli? No trochę zregenerowałem, no jak wyjechały się za dużo, to żeby się zanurzył w spotkaniu z wodą. Uważaj na rower, baby. Ja z Bysia chciałem spróbować, jak on właśnie idzie tym swoim chlapiącym krokiem. Aha. Na razie się do połowy zanurzyłem. Tak, tak, tak. Nie, jak łatwiej się idzie. Jak łatwiej się idzie. Po co tu wszystko napisaliście? Po co tu wszystko napisaliście? A tu nie, na zawsze sobie oddani. Ale jakie to miłosne wyznania. No, widzicie? Cały czas idzie. Igo z dobry. Dzień dobry. No już nowe, ale wyznania miłosne, także tak. Można jeszcze wybaczyć. Przepraszamy. Ale to widzę, że świeża żenowizna. No. Owładczynio. I już pogryw malono. No niestety. Wszystko musi być zamalowane. Wie pani, jak w ubikacjach jest cała poezja. Ktoś książkę chyba wydał na temat. Panie Leszko, żeby pan zobaczył, co się w Sobótce, panie był jeszcze w Sobótce w tym, na dworcu. Tam jest dopiero poezja. Cała ściana. To tak. Coraz nowe przypadki, napisy. Tak jakby ta góra działała. Co, jeść mi się nawet nie chce. Człowiek żyje energią, nawet śniadanie chyba wróci do... To nie śniadanie, no ale... Do domu? No nie, to teraz może pan zje. Nie, nie mam chęci, po prostu... Przecież tutaj już tak kręcą, że energii. Pewnie. Wokoło. Tak. To, ale za, ale... to są moce i to wielkie moce. Ale za to lżejszy człowiek. Ciało lżejsze. Ciało więcej ducha ma. Duch urósł, ciało się trochę zmniejszyło. Materia się skurczyła. Materia unosi trochę. Bo my dążymy, ja przynajmniej. Myślę, że musimy dążyć do duchowości. Pozbycia się ciała. Tego grubego, niebezpiecznego towarzysza. Ale ciało też jest potrzebne, tylko trzeba znaleźć. Proszę panią do rozkoszy chwilowych potrzebnych. Przemijających iluzja. To jest wszystko iluzja. Pan to niezupełnie. Tak. Niezupełnie ciało jest potrzebne. Do czego potrzebne ciało? Niech pani powie, może ja już to zapiszę. Ale ja chciałem powiedzieć o propos tego, co pan powiedział na początku. By ciekawe. Pan powiedział o tej duchowości, żeby wzrastać, ale żeby drzewo urosło, to musi najpierw zapuścić korzenie, czyli po prostu moim zdaniem to wygląda tak, że jak człowiek musi najpierw na ziemi mocno czuć, żeby wyrastać, inaczej to jest niemożliwe po prostu. Tylko na ziemi? Nie. Jeszcze raz powtórzę sentencję, że drzewo... A tak jak drzewo korzeniami, tak człowiek... Korzeniami dopiero, pana, korzenie zapuści dopiero wyrastać. Więc powiem tak panu, tak... to co pan mówi, to tak, jest, ale to jest, to myślenie wskazuje pana, gdybym ja tak myślał i mnie, tak? I tak wielu ludzi, na to, że nie wyrwie się pan z tego kołowrotu wcieleń. Słyszał pan o... Tak, jak najbardziej, ale nie, moim zdaniem to nie ma nic wspólnego, bo ten nie, ma dużo wspólnego. Właśnie... Bo jeśli się nie umiemy wyrwać, co, dlaczego Budda, dlaczego nazwany, prawda, jest oświeconym, bo on zrozumiał, pojął, co jest przyczyną cierpień. Przyczyną cierpień są pożądania, pragnienia. No tak, to trzeba wyeliminować, ale to nie znaczy, że trzeba się ciała pozbyć, tylko zrobić... Nie, żeby ciało likwidować, go mordować. Nie, broń Boże! Zrobić porządek z emocjami, żeby w pełni być człowiekiem. Tak, ale żeby wyrwać się z tego kołowrotu wcieleń, tych materialnych wcieleń, które są przyczyną, bo co my mamy na tym życiu, w tym życiu? Choroby, starość, śmierć, to się powtarzanie. Młodość szybko przemija, radości szybko przemijają, nawet kobiety przestają mężczyznę cieszyć, bo już jak nie może, to co mu po kobiecie, nie? Zawsze się można przytulić. No jeszcze przytulić. Tak nagrywa. To są bardzo mądre sentencje, dlatego to jest ciekawe. Proszę państwa, chodzi tutaj o wiedzę, ale wiedzy, tak, ale ja pana nam blokują fałszywe religie tą wiedzę. Tak mówię, że wciś mi twarz. Z jakiej dzielnicy pani chodzi? W Wrocławiu? Nie, ja tutaj mieszkam. Nie mówiąc o wiedzy. No, tu często jesteśmy.
humanistycznej wiedzy. Często jesteśmy, zawsze mówię. Na przyjemności, na korzystanie. Państwo są tutaj, tak? Sobótki? Znaczy ja jestem nie, to nie jest wszystko, oczywiście. A to pan zna tutaj wszystko. A właśnie ta religia, o której pan powiedział, to trzeba właśnie uważać, bo różne wirusy tajemnicze powodują, tak. To są wojny nawet. To jest takie właśnie. Tak, fanatyzmy religijne. No my tu tak chodzimy, jeszcze też wszystko nie poznaliśmy. Chodzimy od 93 roku, tak na stałe. No to ja jeszcze wcześniej. Tak? No. Ale też jeszcze są miejsca, które odkrywam. Żywcem i tak. Nie tylko my to żeśmy tak zaczęli chodzić właśnie całą tą grupą. No dobrze, sobie poczytajcie, my mamy tej gazetę regionalną, Świat Sobótki. Tak? Bardzo fajna. No. Której ja piszę w tej chwili bardzo ciekawe rzeczy na temat Wielkiego Krzyża, duży artykuł. Przepraszam. A tego krzyża, tego co tak niszczą? Ale tego krzyża co niszczą? Znaczy krzyża Wielkiego Krzyża na niebie, który będzie autorka, w lecie. Artykuł. A to od czasu do czasu kupujemy. Artykuł. No to moja artykuł. A to co wychodzi co tydzień? Świat Sobótki, tak? Raz na miesiąc. Artykuł pod tytułem? Pod tytułem Przygotowanie do Wielkiego Krzyża. Imię, nazwisko można panią go... Ewa Orzechowska. Ewa? Ewa Orzechowska. Ewa Orzechowska. Profesor Orzechowski na Wydziale Prawa Kazimierz. A nie znam, nie zna być pani. Może jakaś daleka rodzina, ale bardzo nie nam znam. Przyjemnie, bardzo nam przyjemnie. Pani Ewo, postaramy się, a ten tytuł tej gazety to pani... Świat Sobótki. Świat Sobótki. Świat Sobótki. Żeby tam właśnie można kupić. 2 dni temu wyszedł. Najnowszy, tak? Tak, najnowszy numer. Pani Ewo, miło było. A my żeśmy który numer? Panie, myśmy zdjęcie, co te panie tak starożytne ubrane. Aha, to byliście w poprzednim byli. To poprzednie, teraz najnowszy wyszedł. Teraz najnowszy 2 dni temu. I o tym krzyżu, tak? O tym krzyżu piszę. Ale nie, to część pierwszą część. A gdzie to można dostać najlepiej? Znaczy, być może, że pod Wieżycą powinni mieć chronisko. No bo tam najczęściej myśmy kupowali. Od czasu do czasu zaglądamy. I co pan, uciał, tak jak my? I co pan, panie Leszku, teraz na to? Mi się spać. Ta. Energia rusza. Panie Leszku, jakśmy dzisiaj zamęczyli chyba tymi energiami. Poruszamy i to dlatego. Za dużo może takich tematów wokół wyższych. Blokują. Nie. Wysysają. Nie, gdzie tam wysysają? Nie, to po prostu jest... Jak się usiądzie po jakiejś wędrówce, to to jest taki wyciszony. Taki jest wyciszony. Słaby się robi. Tak, więc to jest też normalne. Kto to jest? Godzina? To jest 2 godziny zasiedzimy. 2 godziny my tu siedzimy już? Nie, zapisane. Jakieś zawirowania to zapraszamy. 13.30. 13.30, a jest 14.30. Nie, to godziny. Ile? Godziny, tak? 13.30, 14.30. Godziny. Tajemnicze miejsce, panie Leszczyk. 10-15 lat, bo to zapisane. Kiedyś byliśmy taką grupą we czwórkę, to jeszcze kolega, który też tu mieszkał, wybraliśmy się na Sylwestra. I nie zdążyliśmy już na Sylwestra na o północy na Księży, ale nas zatrzymało coś i mieliśmy kontakt, że był pojazd nad nami poniżej na wysokości, jak się zaczyna rezerwat. I tam pojazd, tam energia była niesamowicie silna. Potem to tarli do góry, ale już właśnie po. A to prawda, że ten jakiś pan bo on takie gada na przykład rzeczy, no, że myślą planety wysadę, bo on takie gada to. Co? Że on myślą planety wysadę. W telewizji ten właśnie to nabija, że on takie rzeczy z jak wysadzał? Pomyśli planeta mój już. To jest jak okoliczność, jak się zdecydowałam, żeby tu zamieszkać, to po prostu ja się tu znalazłam, ale... Miałam różne perypetie, ale po prostu miałam tu być i to za każdym razem. Jak tu przyjechałam, zawsze miałam po prostu perypetie z mieszkaniem. Nie, szuka kumpli do wypicia.
Ale patrzcie, tak leżało. Weź to do domu i uszanuj. Teraz ja panie leży. Aleksander, wyzwanie czasu dla ciebie. Nie bezprzypadkowo tutaj no, nie znalazłeś krzyż. I albo krzyż, albo pentagram zatkaniesz. No. No, poważnie. To jest a dlaczego pentagram? Krzyż, zobaczcie, tu w centrum, widzisz? Ten krzyż taki jak... A pentagram, no. To piątka. No pentagram to jest, wiesz... To? Tak, to jest ten Pax. Vivia? A co to znaczy via? Via to ulica jakby, krux, nie, droga krzyżowa, droga, tak, via to droga. Via, droga krzyżowa? Via, no tak, dobrze zapachu. Rozszyfrować, co ty? Wyszek wącha, czy to... Męski czy żeński? Nie mówiłeś o ukrzyżowaniu Jezusa. Wyszek wącha, który to ksiądz w pobliżu mógł mieć? Kup sobie łańcuszek i zawiesić tutaj. Ale ciekawe, z czego to jest. Cię nie dosięgną. Moce nie dosięgną. No, no. I zabieram łańcuszek, zobaczcie. Tak jeszcze raz. Ale numer. Co ma? A to jest podróbka. Gratuluję, gratuluję. To są no, ale ja wiem, dlaczego szczere. Miałem się tu znaleźć. Ale wiesz co jeszcze ciekawego? W jednym rogu masz człowieka, w drugim masz też człowieka. Nie, to chyba lew. Orzeł, ale no, żart. Anioł pająka i w. No jak babie kota. Poważnie? No. Anioł i w? Tak. Cała symbolika. Ale oczyszczenie dostąpiłeś. I tu jest znak, zobacz. Widać, że jakiś duchowny tutaj. Tak, tak. I zobacz znaczek na tym nawet, nie? No ale piękny ten krzyżyk. No śliczny jest. A mówisz jeszcze pieniądze, co nie? A tam w środku krzyżyk. Tak. Słuchaj, powiedziałem właśnie... Większe pieniądze. Właśnie. Nie, miał specjalnie zostawić, żebyśmy znaleźli, żebyśmy mówili o tym. I to na łące z Sulistrowickim, tak? Znalezione to dopiero no, no to wymaga. Zobacz, to już emanuje tak? Energią. No. Wrzuca. To są te cuda. Cuda w rejonie Ślęży, co nie? No. Mówiłam, że coś... A jeszcze, był ten moment, ja mam z Aleksandry i wnioskowaliśmy, dlaczego się znalazł Leszek w tej no. ekipie. A teraz już wiadomo, dlaczego się poznał. No ale no, profil jest przepiękny Sfinksa, no. I to egipski, ten typowy egipski tak, Sfinks. Tak, no. Tutaj też z tej strony, ale nie tak bardzo. Nie, też ładnie, bo tutaj widać tą koronę. Tak, tak. Aha, no. Oczywiście, ale numer. No, ale no. Z drugiej, to, co miałeś poprzednio pokazać. To jest najpiękniejsze. No teraz zobacz. No twarz, rzeczywiście. Ewa, zobacz teraz. No wierzę, tylko co ten Sfinks robi tutaj? Przecież ten region jest w kształcie Sfinksa. Tak? No. Mapa jest. Tak jak pokazywałem jak na tym. Jak teraz zrobimy tak i wirtualnie w Matrixie przestawimy klocki, to się będzie idealnie prawie zgadzać. Matrix jest zazdrosny. Jak za dobrej wiedzy dojdziemy, to nas będzie dołki nam kopał. Ścigał, tak? Dobra, dobra, ale to warto przeżyć mimo wszystko. Może powinno się nie mówić o tym. Tak jest? Ale słuchajcie, no... Nie no, jak to trafiłaś? Tak, pod nogami? Tak? A ja mówię, to trzeba tam wziąć. No, że myślałam, że nie pamiętam, że tam nie wejdę. To połóż, bo to ciężkie, będziemy dźwigać. Ja mówię, to jest szkoda, bo możemy nie... Bo to jest z tego regionu, ale co coś znaczy? O, ja tu będę. No tego wyrzucać nie można. Tego wyrzucać nie można. No, trzeba zabrać, co? Ten chłód jest taki... Zobaczymy, jak się zacznie polepszać. Trzymać. A jak to wywalić. Ale tutaj jest tak łagodna energia. Naprawdę to jest energia miłości. To się... Jednocząca taka, no? No, bardzo. Na przykład tego się nie czuję nawet w Krakowie. W Krakowie czuć taką siłę, taką moc, wiecie, takie panowanie. Działanie. I takie no. działanie, tak. A tutaj się po prostu czuję jakieś takie, nie wiem, zjednoczenie w samym sobą. No bo to energia porządkuje wnętrze właśnie. Tak, właśnie, wszystkie czakramy. Ja jak sobie siedziałam na tej ławeczce, to najpierw mi się pojawiło oddało. Czerwień, pomarańcz, potem była listowiska, dużo bardzo zieleni, ja tutaj długo to się długo tylko długo utrzymywało i potem poszło mi we fiolet, czyli po prostu się wyrównało. Ja też myślałam, że przeżyję coś takiego jak na tym, jak wiadomo, że nie, jak w Krakowie, ale na przykład jedyny, taki jedyny symbol, który mi się tutaj ukazał,
Jest to taki symbol księżyca. Tak. Bo Radonia jest pod księżycem. No właśnie. Bo to jest żeńska energia. Bo tu się schodzą te góry, nie? Jak przy tą Banobrzeźmie się dzieje, to z jednej strony ślęża tutaj jest, to niby słońca, z drugiej księżyca. I to właśnie tu się schodzą, tą panią. Ja myślałam, że Zabudka i że to jest po prostu tylko taki region symboliczny, że to nie istnieje w sensie fizycznym w Polsce. Mhm. Ktoś tam mówił, a tam zielonogórskie, jakieś coś tam, ale naprawdę to... Bo wszyscy... dobrze, że to nie jest reklamowane. Jak ktoś ma tu trafić, to trafi. Bo wszyscy mówią o Łyścu, o Świętym Krzyżu. Tak, o jakiejś Łysej Górze. No, a to nie to. To tutaj właśnie. Nie, tutaj właśnie podryptać tak sobie po tych bocznych, bo nie mówię o tych uczeszczanych takich, bo ten czerwony i żółty to jest licznie uczeszczany, to tam całe stada chodzą, nie? Ale na tych bocznych teraz już są takie szlaki zielone, szlaki listka, takie już boczne po tych właśnie zboczach, to zupełnie zaczarowane. To, że człowiek dawniej miał w sobie wiedzę, która ułatwiała mu znalezienie chociażby miejsca na mieszkanie, na życie, na działalność. Bo miał to wyczucie. Tak samo powstała właśnie w innych regionach chociażby sztuka feng shui. Oni szukali właśnie takich najlepszych miejsc dla siebie do życia. Potem to wszystko. Na przykład ja kiedyś kupiłam taki stary dom na działce 600 metrów, wyobraźcie sobie, na działce 600 metrów, dom 9 na 11. Jak potem sprawdzaliśmy energetycznie, to dosłownie dookoła były, dosłownie w kwadracie, znaczy takie smutne, bardzo duże energie. Cudownie tu jest! Cieszymy się właśnie, żeśmy was tu przyprowadzili. Tak, lubimy Wrocław, Sobótkę, kochamy i w ogóle chcemy tu wracać. To jest wspaniałe miejsce, Jezu! Ja nigdy nie myślałam, że będę na Wrocławiu. I warszawiacy, i krakowiacy. I białostoczanie. Ekipa powiększona. Za trudne. Tak, kompania. Rozumiem. A te miejsca to oznaczają? A to jest właśnie... Aha. Właśnie te są wasze. No to co żeśmy poszli te? To gdzie żeście byli? To właśnie tutaj. Ale to jest kamień, to jest powyżej. Aha. No tak bardzo po tylu latach to ja też jestem. No gdzieś, ja wyjęłam rano. Ale nie powinien tam, ale... To miało co za lepiszego, że tak mapę zapisać, co? Głównego detektora? Tak, to jest mapa nie sozologiczna. A gdzie to można dostać? No można. Można? I gdzie to jest? Wszystki opis jest, słuchajcie. No jakby pani miała możliwość, to ja pani te rozumiem. Nie, to jest na tym. No. Rób Nowowiejskiej wieczór. A są jeszcze większe rozmiary? Znaczy. Tam jest. Księgarni? A okładka jak wygląda? Jest jakaś okładka? Księgarni? Nie. Ja ją tak złożyłam. Tu macie dokładnie. A jak się nazywa? Mapa sozologiczna. Weźmiemy sobie zapisz ten, proszę. No. Ale i inne rejony, na przykład chcę kupić jeszcze Złotowiec. Słuchajcie, dwa, bo ja mam takie... Jak mam mówię, Nowowiejska, tam to... Tam jest taka księgarnia właśnie jest. Mapowa. Tam gdzie jest ten ekran. Zaraz na rogu. Prawie tak się zarówno, jak przystanek. Na przeciw przystanku. A 128. Można stamtąd jechać. A Jezu, to ja się... Wiesz, dzisiaj to już idziemy przyjemnie. Ja na tą Pawła nie wejdę. Ja mówię, to czekamy na autobus, bo dlatego, że... Tylko ten jedzie tu. Całe ma, wiesz, żyły tak nadwyrężone nogi. Ale my już tym podjeżdżamy, wiesz? Czym?
No ja wiem, ale my o 9 pojechaliśmy. Tak, ale na jedno wychodzi. Jedziesz 9:10, tak. Wyrzucają ci koło kościoła, tak. I zasuwa 40 minut tutaj. Tutaj. To na jedno, no, wychodzi, a godzinę później jedziesz i tak. Tu ci wysadzają, tak. I masz... No i no to dobrze, bo to tego. Bo jest dzisiaj gdzieś... Tam koc i rady, że my wtedy... Także jak my z tej strony zaczynamy do drogę, to jedziemy właśnie w tym kierunku. Tutaj są... Złoża surowców mineralnych, a to oznaczenie czego? Węgiel kamienny, torf i tak dalej, brunatne, rudy, metali i tak, kruszywa naturalne. I co jeszcze nas może interesować? Surowce skalne, czyli X i to. No i wtedy jest sprawa jasna i tego. A tak znalazłam, że jest... Ja nie chcę nawet nie dlatego, tylko żeby utwierdzić się w tych badaniach. Żeby znaleźć, nie dlatego, żeby znaleźć, tylko to twierdzić. No, że jest. Przecież to tak żartuję, że będę zbierać okruchy. Czekaj, nie będę ci w koliku położył. Możesz, możesz. Słuchajcie, tutaj jakieś smerki, te plaża zostały teraz. Facet. Na to można? Nie podłoni? Ja bym wytrzymał, zobaczymy, czy ja tutaj... Czego ma nie wytrzymać? To już. Efekty specjalne były. Mam spać? I tak? Jest dużo beryli. Normalnie możesz znaleźć beryli. Dobra, tam mam w Warszawie takiego komika. Musiałem być parę lat temu. To z kamerą. To są ruską, jeszcze nie było wtedy tej... To ruską lata. Na sprężynę taką ruską. Widziałeś tą ruską. Ten łomo. Tam baterie, tam silnik często bym siadał. No specjalnie takie upady robił. Cztery pytania od mnie. Bo takie ciepło. Nie, to nie jest to. Ale to tak.